Blisko 40 milionów ludzi na świecie to osoby niewidome. Na co dzień muszą walczyć z wieloma przeciwnościami. A dzisiaj, dzięki między innymi takim goglom, możemy chociaż na chwilę zobaczyć, jak wygląda ich świat. Bardzo ciężko się chodzi. Jednak jak osoba chociaż słabo widzi, to jednak te wszystkie nierówności może po prostu korygować i dalej. I ten chodnik po prostu taki jest tak, jakby same są dziury. O. Pan Grzegorz o trudach codziennego życia osób z dysfunkcją wzroku przekonał się osobiście, żeby nie powiedzieć na własne oczy. Te specjalne gogle pozwalają zmierzyć się z problemami, które dla ludzi niewidomych są codziennością. One są pomalowane od wewnątrz, najpierw żółtą farbą. Chodziło o to, żeby to był ten sam kolor co plakat, żeby jakoś to wizualnie fajnie wyglądało. I na to jest też nałożona kolejna warstwa, może dwie warstwy farby czarnej. Czyli nic nie widać, jak się otworzy oczy, nie przepuszcza to żadnego światła. Mając gogle, można wyruszyć w ślad bez światła. To inicjatywa zapoczątkowana 2 lata temu w Szczecinie przez Grzegorza Marciniaka, który na pomysł takiego wydarzenia wpadł już w czasach studenckich. Ja studiowałem w Holandii kompozycję i tam poznałem twórczość takiego kompozytora, który ma na imię Francesco Lopez i on nie dość, że jest kompozytorem, to również jest botanikiem z zawodu i organizował takie koncerty, na których ludzie mieli zasłonięte oczy i słuchali na przykład nagrań, nie wiem, żab. Jest to rozwinięcie pomysłu Francesco Lopeza, ale w takim kierunku bardziej jako doświadczenie, a nie tylko spacer dźwiękowy. Wraz z Polskim Związkiem Niewidomych pan Grzegorz zaplanował sytuacje, które pozwalają wczuć się w codzienne życie osoby niewidomej. Wykreowane wydarzenia wyczulały zmysły węchu, dotyku, smaku, czy nawet umiejętności strzelania do celu. Nie robiłam tego nigdy. Bardzo fajne. Musiałabym się tym zainteresować chyba i potrenować. Wsparcie dla osób niewidzących jest istotne, przekonuje instruktorka orientacji przestrzennej i mobilności, ale również przestrzega. Ważna jest komunikacja, czyli w momencie, kiedy mamy chęć pomóc takiej osobie, przede wszystkim zapytać, czy potrzebuje ona pomocy. Bardzo ważną taką kwestią zawsze, która pojawia się na przykład na przejściach dla pieszych, to jest to, żeby informować taką osobę, kiedy jest początek zielonego światła, a nie pod koniec. Osoby niewidome postrzegają świat zupełnie inaczej niż reszta ludzi. Polski Związek Niewidomych liczy na to, że takie inicjatywy pomogą wyczulić społeczeństwo na codzienne trudności ludzi niewidomych. W społeczeństwo, które no chociaż troszeczkę zobaczy, jak to jest, myślę, że będzie bardziej wrażliwe, jeżeli zobaczy taką osobę na ulicy, na przystanku, w sklepie. W ślad za światłem podążali dziś nie tylko Wielkopolanie. Wydarzenie pod takim samym hasłem odbyło się także w Szczecinie. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.